Gro ludzi, którzy mają wykupione te mieszkania, dostało zawiadomienia z Urzędu Miasta, że takowa inwestycja ma wejść tutaj. W związku z tym, że to jest liczba około 400 osób, dowiedzieliśmy się również w Urzędzie Miasta, że bardzo mało było takich zgłoszeń, jakichś zastrzeżeń, wniosków, prawda? Ludziom nie bardzo się chce chodzić po urzędach i w związku z tym nie reagowali. Dowiadywałem się w Spółdzielni Mieszkaniowej Nowe Miasto, no jakie są kolejne etapy. No, mówię, że to jest dopiero ten pierwszy etap, gdzie jeszcze wiele rzeczy może się zdarzyć. Wiecie Państwo, że to było w 2016 roku. Inwestor wystąpił z tą propozycją. Izba chyba obrachunkowa, tam coś im tam wstrzymali, bo mieli uzupełnić. Ale tak uzupełnili, że zamiast jednego wieżowca będziemy mieli 3 wieżowce. Ta technologia w ogóle postawienia tego wieżowca, to będzie prawdopodobnie będzie to kafarem. Będzie palowane. Proszę tylko zobaczyć, jak te nasze bloki w tej chwili wyglądają. Popękane już są. Co będzie dalej w trakcie inwestycji? No i nie wyobrażamy sobie. I proszę Państwa, no liczymy na to, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowe Miasto stanie okoniem i nie sprzeda tej działki, bo prawdopodobnie jest takie, że dopiero wtedy inwestor może wejść, jeżeli jest całość stuprocentowa własność inwestora. To co wiemy na dzień dzisiejszy, inwestor no, wykupuje te działki, być może już w dużej części już są powykupywane. Teraz to musimy sami z własnej inicjatywy jednak no, czynić wszystko, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby tą inwestycję jednak zahamować.